Dzień dobry i witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofryki. Tutaj oczywiście Wasi lubień neurotabeuci, czyli Maciej Duczyński i Patryk Sobotka. I dzisiaj temat, którego potencjału nawet być może nie znamy, bo myślę, że można powiedzieć o tym naprawdę dużo, i dotyczy on takiego znanego tekstu, który się często pojawia w związku z terapią i leczeniem, czyli... i brzmi on myśl globalnie, pracuj lokalnie. I teraz tak. Po pierwsze, czy to jest na pewno dobry tekst? Jak wygląda nasza terapia? Czy rzeczywiście bierzemy to pod uwagę? Czy tak też pracujemy? I co na to wszystko neurodniostyka? I o tym będziemy mówili w tym gabinecie, w tym podcaście? W tym gabinecie. To jak coś tam nie nagrywamy w gabinecie. Nie, jesteśmy, jesteśmy w naszym super, profesjonalnym studiu. Profesjonalnie mamy swoje studnie graniowe. Mhm. Ostatnio mówiłem się z jedną znajomą i e, chciałem pogadać sobie. I mówisz, co w pani do nas na tutaj ulicę, na w, w którym mm -hmm. nagrywamy? A mm Vial -hmm. uh, do gabinetu, mówię. <laughs> do biura. Do biura. Do studia na pewno. Do studia jest ona. Lepiej. Wow, ale jesteś profesjonalni. <laughs> dzięki. <laughs> tak było. Okay. Uh, więc tutaj poruszymy ten oto ważny temat. I czy to jest dobry pomysł? Czy rzeczywiście powinno się patrzeć globalnie i pracować <coughs> lokalnie? Okej, okay. generalnie wydaje mi się, że to wszystko zależy od kontekstu bo w jakim kontekście użyjemy takiego zdania no to będzie ono po prostu albo prawdziwe, albo nie bo teraz możemy do tego dołożyć odwrotne zdanie, że myśl lokalnie i pracuj globalnie, albo myśl lokalnie i pracuj lokalnie i, ono I to w sens. innych kontekstach ma będzie sens, miało no? bardzo duży sens, tak. więc no jest tak naprawdę od tego to zależy, są sytuacje, kiedy to będzie kiedy to będzie miało duży sens Wiesz co, więc ale myślę, że ten możemy ten... sobie porozmawiać właśnie o tym kiedy to ma sens, kiedy to w ogóle ja tego tak sensu nie ma. Pomyślałem sobie teraz o tym, że te dwa teksty mhm. one występują nawet podczas jednej sesji gabinetowej. Wiesz, o co chodzi, no nie? No Tak. Pewnie. Bo przychodzi do Ciebie pacjent i rzeczywiście, o co chodzi z tym myśleniem globalnym? Tutaj oczywiście mamy diagnostykę i żeby patrzeć na całe ciało pacjenta, mhm. ponieważ te problemy jego wynikają często z jakiegoś konkretnego obszaru. No tak. Więc Wizyta najczęściej tak wygląda, że jest wywiad, który jest bardzo globalny, ogólny, mhm. analiza posturalna, która jest bardzo ogólna, aczkolwiek już tam się możesz fiksować na kilku rzeczach, mhm. protokół palpacyjny, który jest ogólny. Tak, ogólny. No i tyle, no nie, więc to rzeczywiście wybierasz, zbierasz całą masę informacji, która jest ogólna, i później często pracujesz z jakimiś obszarami ciała, które mają zmienić nam ogólną odpowiedź, czyli ogólnie pora mhm. się postawa. Na następnej wizycie, wywiadzie ogólnie jest lepiej, ból się zmniejszył, nie miałem zdęć, coś tam poszło do przodu, ale są takie sytuacje, że jak już na przykład do się pacjent z problemem X typu boli mi kolano, mhm. to ty rozmawiasz sobie na temat tego kolana, dopytujesz się na temat tego kolana, a później jeżeli ten temat na przykład nie był związany z jakąś konkretną kontuzją, e, konkretną operacją, to ty od razu... E, Chcesz globalnie spojrzeć, co spowodowało, że tego kolana go boli. No tak, Więc myślenie. Czyli, czyli, się czyli no, no tak, bo naj, najpierw szukasz sobie globalnie przyczyny problemu kolana, ale później, kiedy już pracujesz nad poprawą samego kolana, to zaczynasz też szukać innych rzeczy, które mają wpływ na to jedno miejsce, nie? Czyli tutaj się te role faktycznie odwracają w trakcie jednej terapii. I jak najczęściej wygląda Twoja praca? Czy, czy, czy pierwsza myśl typu. Zawsze myślisz globalnie i pracujesz lokalnie. Czy wychodzisz od mhm. lokalnego problemu i patrzysz na całe ciało? Okay. Co jest jakby pierwsze? W tym co przypadku. faktycznie bardzo indywidualnie. To zależy właściwie od tego jak, jak jest nawet nie tyle poprowadzony. Co wywiad, co jak, jak dużo pacjent czy pacjentka zgłasza problemów w trakcie. Bo jeśli ma jakiś jeden jasno postawiony cel, że no przede wszystkim boli mnie szyja, nie skaże się na nic innego, to jest taki mój jedyny problem. I oczywiście w trakcie wywiadu wyjdą inne różne rzeczy, okaże się, że to gdzieś tam ciało jest obciążone z tego poziomu, z tego, były tam jakieś urazy, były operacje ale widzę, że generalnie jest w stanie dużo rzeczy udźwignąć, mimo wszystko ta szyja nie jest specjalnie powiedzmy dopieszczona, no i mhm. ona wymaga tutaj troszeczkę uwagi, nie? Więc u takiej osoby faktycznie na początku patrzę dosyć globalnie i nawet zdarza się, że pracuje też poniekąd globalnie, no bo już pracuję z różnymi miejscami w ciele, by finalnie oczywiście poprawić samo to kolano. Ale zdarzają się też odwrotne sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i tak naprawdę no, zapytany o to, jaki ma jeden ten swój główny cel wizyty, on nie jest do końca uchwytny. No bo na przykład dzisiaj miałem taką pacjentkę, której głównym problemem była bezsenność, ale dodatkowymi problemami był, była właśnie yy, szyja, jakiś tam jej ból i jednocześnie ból pięty ale one były, powiedzmy, dla niej troszeczkę mniej istotne. No i teraz powiedzmy, że sama bezsenność nie jest problemem, o którym można się tak łatwo czymś zafiksować, no bo mhm. nie, nie mamy jednego punktu wyjścia do tego. Więc u niej oczywiście znowu musiałem dosyć lokalnie wyjść z poziomu nadnerczy mhm. do tego, żeby znaleźć kilka innych problemów i postarać się je poskładać po prostu gdzieś tam w jedną całość, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj to była dosyć lokalna praca u niej. Ona w dodatku była obciążona z różnych stron, bo to taka troszeczkę starsza pani. Więc nie robiłem tam jakichś takich bardzo globalnych technik, mhm. tak żeby gdzieś tam jej przez, przez pół ciała i jak wiesz, jak to na przykład czasami na MTG się robi. Duże, duże obszary, tylko bardzo takie małe, mała, precyzyjna robota w kilku, w kilku miejscach, więc ja bym to wtedy nazwał taką lokalną pracą. Nie? Tak, ale wiesz co, jakby e, wie, wie, wiem dokładnie o co chodzi i mm -hmm. sytuacja jest taka, że jak się tak zastanowię, bo to po pierwsze, czy na przykład e, tutaj nasze wyjście z nadnerczy typu diagnostyka osi stresu, to jest coś lokalnego, to jest jakby, mm -hmm. jakby raz na no bo to jest ekstremalne e, ogólne spojrzenie na ciebie pacjenta, bo se patrzysz tak. na niego całego, i okay. się zastanawiasz, hmm, co go dojeżdża najbardziej? Znaczy, no nie? koniec końców wtedy spojrzenie jest bardzo globalne. Tak. No bo, nie, tak jak mówiliśmy, nie ma jednego miejsca, na którym można byłoby się ufiksować, tak. więc u mnie się okazało, że faktycznie trzeba było gdzieś tam popracować troszeczkę z jamą brzuszną, akurat dużo mniej niż mi się to na pierwszy rzut oka wydawało. Gdzieś tam troszeczkę było pracy akurat na czaszce mhm. i okazało się, że ta pięta była dosyć istotna, mhm. więc pracowaliśmy w sumie no, z całym ciałem. Ale na trzech lokalnych Ale na trzech sobie. niewielkich obszarach, tylko, nie? Tak. Wydaje mi się, że ten wariant patrzenia i pracy jest częstszy, bo na przykład, jak gdzieś tam prowadzimy ludzi na masażu tkanego mokich, w tym nurcie pracy, albo nawet na neurystyce, to najczęściej właśnie wygląda tak, że oceniamy sobie całość, mamy analizę, protokół, hud, wzorzec ruchu. I później bardzo zawężamy sobie ten, ten model pracy, przechodząc sobie do, od testów funkcjonalnych po testy zanieczyszczości zawężamy się bardzo mało na malutkim obszarze mm -hmm. i wjeżdżamy sobie w temat, aczkolwiek są tacy pacjenci, u których sprawdza się praca na przykład globalna, tak, bo się okazuje, dokładnie. że tych napięć w ciele jest tak dużo, że warto sobie wyjść tego, żeby mu trochę poprawić oddech, mm -hmm. popracować z tak zwanymi przyponami funkcjonalnymi, wyregulować troszeczkę napięć w ciele, pokazać mu jakiś taki ogólny ruch, żeby po prostu zwiększyła się mobilność, zwiększyła się troszeczkę jakby czucie, czucie ciała. Więc wydaje mi się, że, że częściej jest tak, że myślimy globalnie, patrzymy tego pacjenta, bo oczywiście wiemy, że wszystkie elementy jego ciała są ze sobą powiązane, mm -hmm. ale później uderzamy w jakiś, tak jak Twoja pacjentka wspomniała dzisiaj, lokal, lokalny temat. Myślę, tak. że chyba częściej tak pracować, aczkolwiek, jak czasami wiesz, rzeczywiście bierzemy sobie na Nerczan, błędy oceniamy sobie to i nam wychodzą takie tematy, na przykład ja jama brzuszna, No to z jednej strony ktoś może pomyśleć, że ono niby lokalnie, no bo, no bo tylko, tylko brzuch, mhm. a z drugiej strony, no kurde, wiesz, jakby. To jest też bardzo duży obszar. Kawał obszar robisz. I mi się tak. zdarza, że no, pracować w zasadzie no cało, no nie? Że mhm. tam kwadranty, badamy sobie tych dziewięć kwadrantów i się okazuje, że w tych sześciu trzeba popracować, później pracować przez pępek, mhm. przez klatkę piersiową, ogólnie z tułowym z przodu na przykład. Fajnie, tak, tak. tak. Kąty Żylne, mhm. a wcześniej jeszcze może podpotyliczny obszar, okolice gardziałka zrobić trochę, i tak. Przód tułowie. Tak więc dla innych to by mogła być praca e, lokalna, bo niby tylko tułów, dla mnie jest już ekstremalnie duży obszar, więc na pewno byłoby globalnie, albo jak masz pacjentów, jeśli badamy sobie, że na przykład stres emocjonalny jest jakby takim czynnikiem, no to to są techniki w sumie nie wiem jakie, no nie, czy są bardziej czy globalne, są lokalne, czy globalne, ale, ale no... chyba dotyczą po prostu ciała mhm. jako całokształtu. kształtu. Aczkolwiek pacjenci przychodzą często z problemem X i ten stres jakby dotyczy często na przykład jakiegoś... Znaczy na pewno ich życia po prostu, ale też mhm. jakąś wycinka e, ciała, no nie? Można powiedzieć. Tak, tak, tak dokładnie. No właśnie, no, kolejna pacjentka też z dzisiaj, gdzie tam generalnie ich, ich wizyty to chyba dzieliła tam, nie wiem, godzina czy, czy dwie. E, praca wyglądała już jakby zupełnie inaczej, bo no, powiedzmy metoda diagnostyczna dokładnie ta sama. U niej też okazało się, że trzeba było popracować z jamą brzuszną, ale tutaj ta praca była z kolei właśnie bardzo, bardzo globalna, mhm. bo to jakby nie, nawet nie była tylko jama brzuszna, bo tam do tego doszła właściwie cała miednica, mhm. łuki żebrowe, gdzieś tam troszeczkę pracy z oddechem, trochę pracy też przy górnym otworze klatki piersiowej i to też były techniki takie raczej dosyć rozległe, gdzie to no, praktycznie całe podbrzusze Trzeba było sobie gdzieś tam cierpliwie rozpracować. Więc u niej jakby różniło się to, że też wiedziałem, że trzeba troszeczkę poprawić środowisko, bo to jeśli pracujemy lokalnie w jakimś jednym małym punkcie, czasami jakiś, po prostu się tak śmiejemy, że centymetr kwadratowy, mhm. no to jest to jakby sensowne w momencie, kiedy na przykład wiemy, że to jest odruch z jakiegoś małego więzadła albo że to jest odruch z jakiegoś punktu skórnego, którym możemy wywołać odruch dla danego powiedzmy narządu. Mhm. Ale ta praca odruchowana nie zawsze jest przecież sensowna, po prostu mamy do tego też możliwości sp sprawdzenia. Poza tym druga rzecz jest taka, że yy, to czasami się zdarzało, że pracujemy z takim jakimś jednym punktem i niestety efekt nie jest długotrwały. Mhm. Dlatego, że sam odruch to jest za mało, żeby zmienić środowisko. Czasami no po prostu trzeba tą strukturę ruszyć. Czyli jeśli mamy duże napięcia w okolicy jamy brzusznej no to po prostu odruch tutaj pomaga mniej niż to, że właśnie poprawimy pacjentowi czy pacjentce oddech, że popracujemy troszeczkę nad ruchomością miednicy, że popracujemy sobie troszeczkę nad napięciem ogólnie całej jamy brzusznej bez fiksowania się nawet na jakimś konkretnym narządzie. I się nagle okazuje, że ten cylinder ciśnień się tutaj jakby zupełnie zmienia, To miejsce jest lepiej ukrwione, nam pacjent się po prostu troszeczkę lepiej zaczyna regenerować i taka praca po prostu staje się sensowniejsza. Nie tylko, że też nie u każdego możemy sobie po prostu od razu na to pozwolić. Tak. No bo tak jak też ja na przykład kiedyś byłem zwolennikiem takiej pracy, że trzeba zrobić więcej, zawsze trochę więcej, na wszelki wypadek, no bo zobaczymy się dopiero za tydzień i tak dalej. No i okazuje się, że nie każdy pacjent jest w stanie to wziąć na klatę na ten mhm. dany moment. Yy, A też to, nie, po prostu to, nie miałem to on wiesz nie jest stania nie ty no, nie <laughs> no, no tak dokładnie nie tak, tak trochę o tym, o tym myślałem i po, no i oczywiście zdarzało się i teraz myślę że wielu terapeutów się też pod tym podpisze że z, no zdarzały się takie sytuacje gdzie pacjent dzwoni na drugi dzień i mówi że no po prostu czuje się koszmarnie jakby mhm. ktoś go po prostu obił czymś yy, zwłaszcza akurat jeś, jeśli jeszcze pracujemy yy, gdzieś na przykład yy, na no nie wiem, na przykład ja mówię w tym momencie też o początkach mojej pracy. Mhm. Teraz jak nas słuchają bardziej doświadczeni terapeuci, no to, to już też nie są ich problemy. Ale na przykład gdzieś tam moje pierwsze dwa lata pracy, gdzie posługiwałem się głównie masażem, no i na przykład dużo było takich masaży klasycznych grzbietu no to tam szansa na to, żeby kogoś przestymulować jest stosunkowo nieduża. No nie jest to jakiś mocno reaktywny mhm. obszar. Ale zdarza się, że mamy kogoś, kto w ogóle no nigdy brzucha to nie miał specjalnie gdzieś tam doty, dotykanego. Mhm. No i nawet zrobi się 15-20 minut intensywniejszej pracy u kogoś, kto już jest taki przebojcowany, No i niestety kończy się to straszną rewolucją, bo to może być i, i ból głowy, i jakieś problemy takie z, nie wiem, z biegunką i tak dalej. No czasami ktoś może być tym po prostu przerażony mhm. tym, co się dzieje. No, i oczywiście yy, z takiego powodu właśnie też powinniśmy to brać pod uwagę. Na ile jesteśmy w stanie sobie z takim pacjentem pozwolić, akurat na tej jednej danej sesji? Trzeba to umieć po prostu ocenić. No, i raz, że to trochę doświadczenie w to wchodzi, takie gdzieś tam nasze obserwacje. Na no, dwa, no po prostu też możemy zobaczyć wydolność tego układu nerwowego, czy to nie jest za dużo na ten moment. I dlatego tutaj jakby. Wracając trochę do tego naszego głównego pytania z dzisiaj, nie? czy to zawsze jest sensowne, żeby patrzeć globalnie i pracować lokalnie? No znowu to niestety bardzo mocno zależy od sytuacji i od kontekstu tej jednej konkretnej osoby. To raczej nie jest tak, że my sobie możemy wybrać, znaczy możemy sobie wybrać taki styl pracy, z tym, że on niestety nie będzie spersonalizowany pod daną osobę. Dwa, dwa tematy mi się teraz tutaj <laughs> pojawiły, jak mówiłeś. Po pierwsze, w sumie myślę, że może zdarzyć się, że. Ktoś na przykład mocno przystymuluje pacjenta, na przykład po jakiejś pracy na grzbiecie, ale to będzie raczej już zaostrzenie doliwości mm -hmm. bólowych, z którym pacjent trafił. To się zdarza. No pewnie, może być. No nawet jeśli ktoś ma jakiś taki problem dyskowy i się go gdzieś tam mocniej mm -hmm. po prostu przeharata, no to jasne. Ale teraz powiedzmy, że ludzie tak się jakby... Większość osób zdaje z tego sprawę, nie, nieważne czy jest prawda czy nie, że jest tak zwane pozorne pogorszenie zdrowia, że też nie po takiej pracy czuje się na przykład gorzej. I to jest taki wiesz, taka, taka wiedza ogólnostępna, która niekoniecznie jest prawdziwa, gdyż to raczej oznacza, że po prostu źle dobrałem bodziec do, do pacjenta. Za dużo, za długo, za intensywnie coś się tutaj nie, nie zgadzało. Albo a nawet nie, może to był lekki, krótki bodziec, może nam się wydawać, ale pacjent jest na przykład bardzo mocno przemęczony, rzadko w ogóle pracuje ze sobą, kiepsko się odżywia i powiedzmy 15 minut na grzbiecie spowodowało, że on po prostu jest za, za dużo, mm -hmm. no nie? To skara sytuacja, ale może się wydarzyć, ale dwa, wiesz, jak pojawiają się inne objawy, typu, tak jak wspomniałeś, biegunka, powiedzmy jakiś problem, ból brzucha, albo ewentualnie, wiesz, wymioty po terapii, to okazuje się, że to już nie jest normalne. Mhm. Ja takich rzeczy nie miałam wcześniej, no nie? Tak. A dwa, my mamy takie bardzo duże, silne reakcje obrony jamy brzusznej, no nie? Bo tutaj ważne rządy. To tutaj niekoniecznie dotyka. Na plecach to może, wiesz, tam pałką ubić kogoś. Niech coś kręgosłup cię chroni, wiesz? jej to. absurd No przód? tak. Jak, jak sobie popatrzymy po niektórych filmach, takich, które długo gdzieś tam krążyły po sieci, tak. jak ktoś komuś naprawia kręgosłup dłutem i młotkiem. Ale e... brzucha tak nie naprawiają. Co? Brzucha tak nie naprawiają. Brzuch? Brzucha tak nie... <laughs> z jakichś powodów? Nie. <laughs> tak, tak, tak. No. I pacjenci, wiesz, często, wiesz, tam z, z tyłu na plecach mógłbyś kolanem wjechać, masaż tajski, nawet by nie jęknęli, no nie? Po prostu. Chociaż teraz, jak o tym powiedzieliśmy, to jednak kojarzę, że ta taka szkoła mocno wschodnie, No oni tam lubią zrobić taki porządny miszmasz, Taki wir Dobrze wymieszać tam, tak żeby się komuś przypomniał bigos z komunii. Tak, rzeczywiście. Nazwisko ogółów Ogłów, Ogółów, tak. Ogółów, Ogłów, teraz Mam nadzieję, że pan profesor nas teraz nie znajdzie. Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz co? Ja po prostu jak. Nie znam do końca metody stricte mm -hmm. pana to profesora rosyjskiego, ale kojarzę tak. osoby, które posługują się informacją, że, że tak, stamtąd uczyły się kursy i tak dalej. I wiem, że on strasznie robił wir w tym brzuchu, tak. łokciem. Znaczy, ja, ja, u mnie też kiedyś była pacjentka, która miała okazję skorzystać bezpośrednio, właśnie u, u profesora głowa tak? z I takiego i masażu. Ostra jazda była. No, ponoć tak. Kurde, okej. Okay. Więc coś w tym, coś w tym jest. Ale wiesz, jakby. Rosyjska szkoła, czego by nie była, to ona jest zawsze taka kontrna, nie? Jest. Czy to nie, ma, nie ma miękkiej gry. Nie. Tak, w sporcie też. I w ogóle ta, no, tak się składa, że w sporcie te rosyjskie metody do dzisiaj są no, takie topowe, nie? Niestety Polska się mocno też inspiruje Rosją, jeśli chodzi o prowadzenie sportowców. Mhm. Co się okazuje, że. Czasami to jest dobre, a czasami nie. Świat pokazuje, że jednak są lepsze metody pracy, no nie? Że jednak mhm. dojechanie kogoś mentalnie i po prostu jak nie zrobisz szpagatu i dwie osoby pociągną za nogi, to można zrobić to e, może czasami to zajmie trochę dłużej, co? ale jest szansa, że ta osoba nie zniechęci się po szóstym roku życia. Coś kojarzy też takie metody na przykład skakania z wysokości ze sztangą na przykład do przysiadu. Tak, tak. Nawet Rosja, prostu... Rosja skłonie z tego. Wiesz, taki prosty... Znaczy wiesz, osoby, które przeżyją taki trening przez ileś lat, no generalnie są zmuszone być y, mistrzem. nie? Właśnie, ale wi o, widzisz, to jest bardzo fajny temat rozpoczęliśmy. Osoby, które sporo zajmują się, że właśnie taka rosyjska szkoła, co w Polsce też jest tutaj mocno wykorzystywana. Powoduje, że ekstremalnie dużo osób nie nadaje się, mimo tego, że wiesz, e, mogą być z nich jakiś duży potencjał, mogą wystąpić jakieś gwiazdy sportowe, e, to okazuje się, że one są już dojechane do 10 roku życia, koniec. No, nie? Już z nich mhm. nic nie będzie. Już są zniechęcone, wyeksploatowane, zmęczone, zaburzoną gospodarkę hormonalną mają, mimo że są dziećmi. A czasami mhm. jest tak, że po prostu ten talent ukołość wiesz rozbój typu 14 lat. On nie doświadczy tego. Bo już jest wiesz, już jest wrakiem człowieka, no, można powiedzieć. No, tak. jest, jest, jest ciężko. I tam jest taki, zawsze pamiętam sobie, osoby, które na przykład pracują z dzieciakami, albo uczą dzieciaki, mm -hmm. to tam jest taka wiesz, dziwna rywalizacja, że na jakim poziomie byś nie był, to chciałbyś swoją swoim być mistrzem. Czy wiesz? Okay. Dzieciaki e, 3-6 lat. To jedziemy ich wszystkich, no nie? Złota piłka w nie? przyszłym tak, roku jest jego. A bardziej, a bardziej jego. chodzi o to, że wiesz, to ma być fan. Tak naprawdę ten mm -hmm. sport do świętego roku życia to jest takie, wiesz. No Nie mówiąc o prostu takich akcjach typu gimnastyka, albo teraz ostatnio, wiesz, pierwsza olimpiada i skateboarding. No to tam mistrzyni olimpijska, kilkanaście lat. Gimnastyka też kilkanaście lat, mm -hmm. ale w większości sportów, jakby twój potencjał rozwija się, wiesz, 18 plus. No tak, to może też Raczej się drosu, zależy, zależy od tego, jaki, jakby co, co jest w tym danym sporcie najważniejsze, nie? Myśli, faktycznie jakaś taka wydolność tlenowa, no to. Znowu patrząc po takich biegaczach długodystansowych, triatlonistach czy coś, no to jednak są trochę starsze osoby. No. Bo już po prostu ten układ krążenia trochę inaczej pracuje. No ale w tym momencie, na przykład, jak myślę o sobie, że miałbym zostać mistrzem w szpagacie, to to już, moim, nie, to już za mojego myślę, życia nie jest osiągalne. Mobilność, gibkość i takie floty rzeczywiście młode osoby <coughs> mają aż rację, by to, mhm. ale wiesz, wszystkie dyscypliny typu siła raczej po zakończeniu wzrostu kosnego. Czyli wiesz. Bo jak myślisz, akurat jakieś wiesz, no tak, tak jak właśnie patrzę, tak, gdzieś tam też na właściwie to no po, po trójboju siłowym, tak. no to jednak są to osoby gdzieś tam. To jakby juniorzy, czyli no to też jest tak od, od 18, tak, 18 tak, w górę, raczej, to mają dobre raczej, wyniki, myślimy W kategorii że przynajmniej 20 coś, no nie? I, ja i tak. oczywiście wytrzymałość no to nawet 30 coś. No i te wszystkie gry zespołowe, mhm. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, no to raczej są osoby 20+. Plus. 30 plus, i tak dalej. No tak, bo to a... też potrzeba czasu, żeby się to ten potencjał powiedzmy gdzieś tam rozwinął. Tak, tak, tak tak, tak. tak, No fajne przeskok. No nie tutaj mieć <grym> globalnie, ale tutaj chodzi o to, no to, to też mieć globalnie, jakby tutaj. Trochę tak. Tak, tak, tak. Bo się okazuje, że wiesz, próbujemy coś tam z kimś fajny efekt osiągnąć. A okazuje się, że po prostu jego problemy sięgają aż po prostu do wczesnych lat uprawiania sportu i mhm. jakichś takich konkretnych kontuzji, obciążeń, o których tam nie mówił, ale idąc sobie dalej. W sumie to odpowiedź na to pytanie, no bo tak naprawdę mam, taki, mam taki tekst typu, co na to neurodniestyka, czyli jak się rzeczywiście patrzy w tej neurodniestyce, ale w sumie już powiedzieliśmy, no bo to jak Maciek Wam mówił o swoich pacjentach, to de facto on pracuje w ten sposób, więc teoretycznie znowu magiczne słowo w naszej branży zależy, hmm. ale tutaj to słowo zależy jest takie, że zależy od tego, co powie pacjent, jak go chwycę i po 10 min minutach, 5 ja będę wiedział, jak. Jak dziś patrzymy? Czy dziś rzeczywiście. <grym> Mamy lokalną obserwację i próbujemy pracować z całym ciałem, mm -hmm. żeby wiesz, trochę tutaj te niekorzystne napięcia, które na kolano działają na przykład zmniejszyć. I się okazuje, że to przychodzi mm -hmm. z kolanem, a ja trochę głowa, trochę klata, trochę brzuch, trochę miednica, mm -hmm. trochę kolano hej. Czyli ja patrzę, Właśnie. wiesz, na całość i się okazuje, że ten problem z kolanem wynika głównie z dysfunkcji w obszarze stawu drowego miednicy i wjeżdżam w temat. Tak. Właśnie. Też tutaj użyłeś ważnego słowa, jakby zasugerowałeś, że też ważny jest tutaj jakby moment i że to nie jest do jednego pacjenta przypisany już na stałe styl jakiejś pracy. To się może różnić z terapii na terapię. Czyli możemy mieć taką osobę, która na dany moment jest gdzieś powiedzmy, no nazwijmy to bardziej dojechana i ona będzie potrzebowała bardziej lokalnej, krótszej pracy, niekoniecznie mocno intensywnej. A będzie po prostu wrócić za jakiś czas. W innej sytuacji będzie zupełnie co innego. To się może zmieniać z tygodnia na tydzień. Tak jak właśnie na przykład gdzieś tam też no wracając do sportu, nie, pracując mhm. z osobami, które przygotowują się do zawodów, no pracuje się zupełnie inaczej. Jak jeszcze są powiedzmy, gdzieś tam na tych początkowych etapach, później jak już na przykład są przed samymi zawodami, no to gdzieś tam one, one są co prawda w bardzo dobrej formie, ale też ich. Ta, ta praca będzie powiedzmy bardziej lokalna. Mm -hmm. No i później na przykład przychodzi czas zaraz po zawodach, gdzie generalnie to, to już też mam sprawdzone yy, na, na niektórych zawodnikach. Wracają na kilka dni po, yy, po, po dużym wysiłku. Sprawdzamy sobie gdzieś tam na dne. czaner bueno. wszystko, wszystko jest yy, nie do końca tak, byśmy chcieli. Mm -hmm. No i wtedy to jest taka bardziej cierpliwa, spokojna praca. Też bardziej nie fiksująca się na tym, że akurat powiedzmy teraz boli bark, tylko trzeba zadbać ogólnie o regenerację i nawet zostawmy sobie ten bark na troszeczkę później. Nie? Czyli ten model pracy będzie się opierał o sytuację na dany moment, więc nie możemy sobie też z góry zaplanować, że pani Ksińska u niej zawsze globalnie nie, nie, I nie ma opcji. Z jednej strony teoretycznie my, wydaje mi się, że i, i tego, co wielu terapeutom brakuje, to mieć jakiś taki pomysł na pacjenta, że często to jest takie szyte na bieżąco, mm -hmm. że przychodzi pacjent, ty go badasz, zrobisz go, pacjent pyta się, jak to będzie wyglądało, a dobra, zobaczymy co na wizycie i tak, wiesz, jedzie sobie takie wróżenie z wizyty na wizytę. Fajnie, bo mieć jakiś taki pogląd ogólny. Ja się cieszę, bo tutaj to, tak pracujemy, ta neurystyka daje mi trochę taki, wiesz, jakby taki pomysł co ja będę robił na pierwszej wizycie, drugiej, trzeciej, czwartej. Mhm. Ale powiedzmy, nie wybiegam już bardzo daleko w przód, bo czasami okazuje się, że wiesz, wybiegam w przód i już mamy jakiś pomysł, a ktoś na przykład ulega jakiś, wiesz, dodatkowy wypadek w trakcie tego miesiąca, dwóch i. Dokładnie. Tak. Czasami też efekty są. Yy... Nawet mimo tego, że wydają się w miarę przewidywalne, to są zupełnie inne niż, niż zakładaliśmy. Tak, i to idzie w dystopie, bo czasami jest po prostu wow, wow, wow rakieta i okazuje się, że coś, z czym ja bym chciał pracować wizytę, nie jedną wizytę, tylko dwie, trzy albo cztery, to zrobimy zro w jedną. Mhm. A czasami jest tak, że ten efekt wydawałoby się, że mógł być lepszy, e, tak. ale... a nas sprowadza na ziemię. Nas sprowadza na ziemię, <laughs> więc tutaj Dokładnie. oczywiście. Na szczęście to jest 50-50 razy jest, tak, jest tak, jest tak, więc. Mhm. Nie stawiamy się, ale najczęściej jest tak, że jestem w stanie coś panowi przedstawić. Na pewno jest tak, że robię pierwszą wizytę i mówię, wie pan co, widzimy się za dwa tygodnie, za dwa tygodnie będziemy robili to, to i to, bo to jest do zrobienia na pewno. To 100% jakby ciężko będzie efektować, jak tego nie zrobimy. A na trzeciej wizycie powinniśmy zająć się tym. Jak będzie ok, to wtedy okay. przejdziemy sobie do takiej pracy bardziej ogólnej, bardziej mobilność, bardziej coś. A bo są też jakieś inne koncepcje, że my na przykład już rozpisujemy sobie taką wizytę, wiesz, na spotkań X mhm. i się okazuje, że, że, że ciężko się zmieścić w te ramy. Że jednak plany były takie, a życie z mhm. życiem bo przecież pacjent wraca, on nie żyje w próżni, tylko dalej funkcjonuje, dalej popełnia niestety Dokładnie. błędy, tak, które tak, tak. popełnia, którego sprowadziły, że przyszedł do nas, mhm. i one często popełnia dalej, bo albo nie wie, i jemu nie powiedzieliśmy, albo są to pewne przyzwyczajenia. To z których ciężko zrezygnować, no reduka redukacja jest trudna. Jest, no czasami są też takie rzeczy jakby zupełnie poza nami. Na przykład większa ilość stresu, jakiegoś takiego mentalnego, nie? Wydaje nam się, że terapia nam tutaj powinna iść ładnie do przodu i na przykład ktoś nam mówi, że no przez 3-4 dni było w miarę spoko i na przykład no coś tam się no nie, nie wiadomo czemu znowu zaczęło mhm. boleć. Na przykład tak. albo znowu no po prostu spało mi się rakieta i Znowu coś się tam wykoleiło. No, nasi pacjenci też nie zawsze potrafią sobie tutaj połączyć te kropki, no bo tak naprawdę to my od tego jesteśmy i może się okazać, że właśnie była jakaś większa ilość stresu. Może gdzieś tam ktoś ma mocniej obciążoną tą swoją część biochemiczną, no i gdzieś tam się zdarzyło pójść w tango mhm. i, i po prostu no coś tam się nam zepsuło. Czasami też pacjenci yy, wstydzą nam się do czegoś przyznać. Co, co jest na przykład zrozumiałe, że na przykład my im dajemy konkretne jakieś wytyczne, że powinni robić, czy mogą robić to, to i to, powinni robić to, a żeby tego i tego na przykład, no co by nie było, to lepiej tego nie robić. Mm -hmm. No i się okazuje, że ktoś to mimo wszystko robi, mm -hmm. bo na przykład się zajarał tym, że, yy, że już go nie boli, no to czemu nie? To o, dawaj, dzisiaj, te, teraz wymyję tak, tak, w, tak. wszystkie okna w domu, muszą być czyste na jutro, nie? Tak. Albo po prostu nie dźwigałem od dawna takiego ciężaru, a teraz w końcu mnie nie boli, pójdę sobie dzisiaj walnę maksa. Klasyczek. Tak wiesz, no wczoraj pracowałem ze swoim pacjentem, który w ogóle też miał sytuację odnośnie jakby, wiesz, planów, umówił mhm. się do mnie z bólem kręgu słupa, się okazało, że w międzyczasie jak na wizytę czekał, rękę. Mhm. E, więc przyszedł w ogóle, mówię, no to już nie będę odwoływał, no nie, tak przyjdę do ciebie z tą ręką, zobaczymy, co się da zrobić, bo jakby zależy mu na tej sprawności dość, dość szybko, a że tak nieszczęśliwie, wiesz, złamał e, tą rękę przy e, nasadzie bliższej kości e, piszczelowej, no tam oczywiście pojawiły się, wiesz, jakby też ma jakieś tam druty, mm. e, blaszki i tak dalej, już tam nie, nie, nie może nie ma, się w szczegóły, ale chodzi o to, że pojawiały się pewne bóle e, przy e, prostych ruchach motoryki palców i przy ruchu supinacji. Okay. No i wiesz, jakby e, nie mogli w sumie szyny, więc tu sobie ściągnęliśmy. Mm -hmm. Trochę takiej wiesz pracy e, stricte na ręku, powięziowej, pod kątem tego złamania, żeby tam trochę obrzęk zmniejszyć. E, trochę właśnie takiej pracy neurologicznej, jakie wiesz, korekty e, te różne, e, plus właśnie e, tym znalezienie wiesz przez wskaźnik jakichś miejsc dysfunkcyjnych, na przykład trochę pracy na przedramieniu, na ramieniu, na klatce piersiowej. No i wiesz, jakby po ręku i kurde, wiesz, jakby jest lepiej. Jakby ta ręka już mogę dotykać. E, supinacja jest w porządku i mówię, wiesz co, jakby fajnie, tylko pamiętaj, że ona jest złamana cały czas, no nie? Mhm. Ona jest też złamana, więc ona się będzie dalej jo, goiła. ona się jeszcze nie zrosła. Ona się zrosła, tu się nic nie zmieniło, o tam dalej RTG wygląda tak samo i to dalej będzie prawdopodobnie z, mhm. jeszcze z 5-6 tygodni się wszystko, wiesz, goiło i my będziemy mogli zrobić taką pełną, konkretną pracę, jak wiesz, yy, Lekarz da nam po prostu cynkrze, jest ok, mm -hmm. jest rośnięta, wjeżdżamy w temat. Bo niektórzy pacjenci wiesz, ej, nie boli? No to, to wierz no nie? Tak. Bo ten próg bólu potrafi może być trochę inny. Więc czasami się trzeba mm. troszeczkę e, hamować. No I tak. to warto pacjentom mówić, szczególnie jak do was trafiają e, w stanie e, ostrym. Bo jednak. Jakby ten pogoniatkanek, to ten pogoniatkanek ciężko uszukania. to jakoś drastycznie przyspieszyć. A łatwo jest y, rozwlec. Nie? Bardzo można to tak. rozwlec. I jak wiemy o tym, że ten dany dana kość zrasta od tylu do tylu, mm -hmm. czyli będą no, od pięciu do ośmiu tygodni, to mm -hmm. jak zrośnie się w pięć, jesteśmy szczęśliwi, no nie tak. A raczej ona Ale może się zdarzy, że się Może się zdarzyć że pół być. roku nie zrośnie. Tak. Nie I, I raczej po prostu my robimy to po to, żeby wylądować w tej e, dolnej granicy. Mhm. nie to, to dolnej granicy tak czy górnej się mówi dolnej chyba że najmniej no, no tak, tak, tak dolnej tak, tak. granicy dobra e, więc mniej więcej myślę że wiecie co na to neuronstyka, ale e, są różne koncepcje pracy i możemy tak wymienić sobie mhm. gdzie jest cała masa takiej pracy lokalnej i my wiemy o tym, że dla niektórych państw mnie to będzie rakieta, super, mm. ale są też takie koncepcje pracy bardzo globalne. globalne i one w niektórych przypadkach też jest fajne. I to może odpowiadać na pytanie teraz takie pewne, no nie, mm -hmm. że ktoś jest e, wyspecjalizowany w jakiejś innej metodzie, to akurat moim zdaniem jest e, ok, Jakby, bo tych partnerów jest tak dużo, że oni znajdą kogoś dla siebie, mm -hmm. jest e, zapatrzony w jedną metodę i jest w ogóle super sobie w niej radzi to i tak wszyscy pacjenci mu nie idą. Nie ma takiej możliwości, żeby 100% osób, które trafia, było zadowolonych. Mhm. No na pewno tak jest, bo jeśli zamykamy się na jakąś metodę, na jakiś tylko taki bardzo mocno ograniczony zbiór zasad, który no niestety często dla uproszczenia jest zamknięty w jakieś takie ramy pod tytułem zawsze w każdym przypadku należy zrobić to, to i to. Albo co mi nie było, to należy zrobić to, co i to. Tak. No to okazuje się, że. Tak, jest no, tylko na szkoleniach. Tak. To, to, to po szkoleni. prostu popełniamy, popełniamy jakieś błędy, albo po prostu nie wykorzystujemy pełni potencjału, który, który gdzieś tam w tym, w tym naszym pacjencie jest. I nawet pełni potencjału swojej tej skrzynki narzędziowej, skrzynki diagnostycznej, nie? Czyli kiedy uczymy się jakiejś metody, gdzie za każdym razem ktoś nam mówi, że warto pracować tylko lokalnie że znajdziesz sobie jakieś tam jedno miejsce, robisz to miejsce i po prostu zawsze musi być rakieta, bo to w ogóle co by nie było. Tak, to już na tym podcaście pojawiała się taka informacja. Tak mi się wydaje, że tutaj, że jak słyszycie od ludzi terapeutów zawsze nigdy, to po prostu od razu się odkręcacie i już nie słuchacie ich, bo to jest nieprawda. Mhm. Natomiast dziś sobie dyskutowaliśmy i tak na pewno tych metod jest dużo więcej, nawet więc dużo więcej. My też właśnie też tak pracujemy. Na pewno te metody mają swoje plusy minusy i minusy i padły takie koncepcje, które są, wydaje mi się, że bardzo lokalne, ale plan jest taki, że mają globalnie poprawić pracę organizmu. Mhm. W wielu sytuacjach tak jest. I tutaj padły takie informacje typu PDTR, FM, FDM. To tak mi na pierwszy rzut mhm. oka coś takiego przyszło. To też są bardzo popularne metody. Tak. Mniej więcej też wiem dlaczego, bo często są skuteczne. Szczególnie chyba... FDM może niekoniecznie. FDM jest raczej skoncentrowany na patrzeniu lokalnym i pracy lokalnej. Tak, to no prawdę. definitywnie to tak, prawdę. bo założenie to jest to leczenie miejsca, które pacjenta boli. Tak. Więc tutaj jakby nie ma co się Tak, tam, wiesz co, tam czarować, że tam często e, nie ma takiego, wiesz, <coughs> um, ogólnego oglądu pacjenta. Tam chyba mhm. za bardzo nie wiesz tam że cały wzorzec chodu, jakiś bardzo wiesz złożony ruch, tylko po prostu nie. Cyk, cyk, obserwacja, znaczy z tych tak. metod trzech. Stricte w samej, w samej metodzie, bo oczywiście teraz, praktycy, którzy gdzieś tam się tym posługują, znam, znam praktyków, którzy jakby korzystają z tej metody, ale rozbudowali ją gdzieś tam własne doświadczenie, no tak. to ona jakby sama sobie może być przydatna, ale jakby z założenia z założenia twórcy tej metody chodziło o skrócenie maksymalnie czasu na diagnostykę i czasu na terapię. Mhm. Bo jakby lekarz, który ją wymyślił pracował na sorze. Mhm. jest tam wiadomo, trzy minutki na pacjenta to jest max, ile jesteś w stanie z siebie tutaj wydusić. Nie? z tych z trzech wspomnianych metod FDM mi się podoba <coughs> najmniej, założenia. Dość nie, tak. nie to, że my skończyliśmy wszystkie te szkolenia w żadnym wypadku, bo to są dość złożone warsztaty. Nie czyniąc FDM, on nie, nie jest specjalnie złożony w sposób małych, szybki strzał i jazda. Mhm. To w to mi się nie podoba tam bardzo rzecz. Też dobrze wspomniałeś o tym, że ona jest bardzo lokalną metodą i patrzenia i terapii. Gdzie na przykład tam jest popularne to, że pacjent jest najlepszym diagnozotą, swoje ciało zna najlepiej, jak się da, i, i, i nie. Gdyby I ja tak wiem, było, że... to by się sam wyleczył w domu i nie tak. zawracałby nam gitary. No. Wiemy, że tak nie pacjenci teoretycznie są ze swoim. oni są po prostu odcięci, co dużo mówić. No tak. A zwykłe nie kumają specjalnie tematów i, i okazuje się, że wywiad mhm. i potem realia to jest po prostu dwa światy różne, no nie? Mhm. Typu pytasz się pacjenta, standardowa sytuacja. Jak regeneracja, jak sen, jak ulnoczucia, jak zadowolenie ze zdrowia. Ja? 8, 9, 9, dzisiaj 9, dzisiaj dziewięć to nie. No i się okazuje, że wiesz, badasz sobie tutaj taki ogólny stan funkcjonowania i widzisz, że po prostu nie. No, nawet I czasami wracam, jeszcze że... nie zdążysz tego zbadać, bo po prostu z kolejnych Widzisz. pytań się okazuje, że jest jednak. Tak. strasznie kijowa ta sytuacja, nie? Tak, tak. Ja pamiętam taką <grym> sytuację właśnie, że, że pas na początku, tutaj zdrowie, wysoko i tak dalej, ale tuła się potrapa, to jest tam się jakby po co, sporo... Jak no to ja to mam nie? skoro super, to nie 999. To ostatnia rzecz, o której myślę, to jest po prostu pójście do No Jakby <grystanie> wykorzystam ten moment, bo wiecznie tak nie będzie. No, tak, tak. A, okay. tak i, i wiesz, i potem jak oni często nasu, nawet słuchają tego, co mówią, mm -hmm. to, kurde, na maksa dużo, no nie? To jednak nie jest dziwne. To ja bym jed, jednak powiedział, cofka. Jednak trzy. <grystanie> Trochę, trochę tak jest, ale też e, ostatnio śmiałam się na kursie, bo ostatnio mamy maraton szkoleniowy głównie z neurotyki i badamy sobie, <coughs> temat nerbłędny, trzeci moduł, oś HPA, czyli teoretycznie możliwość złapania pięciu dysfunkcji, no nie? jakby badamy taki fajny wzorzec, gdzie wychodzi teoretycznie, no, więcej nie możemy znaleźć, tylko się, że pięć, no nie, i u kogoś cztery na pięć, i tak podchodzę mówię, średnio, nie? Mm -hmm. Ona wie, ale się czuje bardzo dobrze. Ja mówię, co tak? To znaczy? Tak, wiesz, to pewnie tak, ale obawiam się, że może nie mieć skali. Obawiam się, że nie wiesz, jak to może być, na nie. No e, czuć tak. się dobrze. Ale mi nic nie boli i tak dalej. Mm -hmm. I ja wiem, że ona po prostu w pewnym momencie powie, kurde. Wiesz, co Patryk? Pędziesz ten pytanie, co dałeś mi dwa lata temu? Myślałem, że czuję się dobrze. Ja się teraz czuję nieźle kiedyś dawałem sobie 8, teraz dałem sobie 6, no a jest no. po prostu nie ziemia. E, dobra, a więc FDM tak średnio, bo ta. E, jedna rzecz, jak ja im dłużej siedzę w różnych metodach, sobie obserwuję takich powiedzmy, wiesz, trochę z dystansu, to e, wiem, że co są takie, wiesz, pewne koncepcje, które są takie trochę, trochę nagięte mhm. e, i że jednak e, one Często konkretna metoda pracy, fizjologia, <grym> dwie różne rzeczy. <grym> to ona się nakłada trochę na siebie, że, wiesz, że to jest takie często stworzenie jakiejś koncepcji do tego, co zauważyliśmy, i jakieś tak ubranie w słowa, i dopisanie trochę, nadpisanie trochę tego, mhm. trochę takich przypuszczeń różnych i, i, i tyle. No, na przykład, choćby ten FDM, no nie wiemy o tym, że jak tam są różne rodzaje takie wzorce no, dysfunkcji powięziowej. Tak. To one... Mam nadzieję, że teraz nikt z osób, które praktykują FDM się na nas nie obrazi, ale na litość boską nie mówcie pacjentom, że im się zrobiła dziura w powięzi i przez nią coś wychodzi, bo tak. nam to też później pacjenci mówią i są tym po prostu przestraszeni. Eee, wszyscy wiemy, że to nie jest prawda. Nie robi się dziwne odpowiedzi, no nie? Nie robi się. Eee, i, I wiesz, jakby ktoś słyszy słowo przepuklina, tak. to wiesz, od razu jest, wiesz, czyta się mm, przepukliny mm. na jamie brzusznej. Tak. To jest, to jest bardzo, temat, to, nie? bardzo niefajne. Tak, więc tak. Y, zawsze bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa. Tak, i inaczej, powiedzieć, że mamy jakiś problem, jakby ja często tak po prostu nawet mm -hmm. napięcie mięśniowe, zaburzenie pracy mięśni, mm -hmm. mamy jakiś obrzęk wydarzenkowy, jakiś Miejsce półrazowe na przykład, jakaś wiesz, tak, blizna tak, tak. półrazowa, wewnoszczonkowa, i tak dalej. A zgęstnie tkanki, sztywność po prostu, skóra mm. się nie ślizga, cokolwiek można powiedzieć. Dokładnie, bo my mamy narzędzia do tego, żeby sprawdzić funkcję. Mhm. Jako terapeuci się tym zajmujemy. Nie mamy USG w palcach, więc tak. mówienie komuś, że mu się zrobiła dziura gdzieś, albo że ma coś złamane, ma coś zerwane, i tak dalej, no, no nie. Mhm. No, nie może. Tak. Widzicie, zanim jeszcze tam będziemy sobie mówić o różnych <coughs> innych modelach pracy, to ja mam nadzieję, że. Bo tak. Ktoś powie, oni tylko psioczą na jakieś inne modele pracy, a sami w ogóle to, to, to i tam, to i z to no, nie? To też co możemy pośmieszkować. Tak, my, my się pośmieszkujemy, ponieważ mamy jakby bardzo duży dystans do tego, mm -hmm. jak to rzeczywiście może działać. Tak jest. Bo jak obserwujemy sobie różne modele pracy. N nie jesteśmy bardzo mocno przywiązani na szczegóły. Nie. Do, ani do narzędzi? Nie. A nie, bo wiem, wiesz, jak ja patrzę na siebie, wiesz, na przestrzeni lat 11, jak mam możliwość tam 12 dotykania ludzi, mm. no to wiesz, jakby nie ma ziemia. Jakbym był przy, No był jakbyśmy byli przywiązani, nie? to byśmy dalej robili to samo. Tak. Tak. Także możemy teraz po prostu z czystym sumieniem powiedzieć, że to, co robimy, to jest najlepsze na ten moment, w którym się znajdujemy. E a wiadomo, że jeśli po prostu będziemy dalej praktykować, no to po prostu za 10 lat będziemy robić to lepiej. Tak, już masz obserwacje, mm. prowadzisz jakieś notatki, przemyślenia. Spotyka się z ludźmi, którzy tak pracują, Dokładnie. ktoś ma przemyślenie. Okazuje, że te przemyślenia często któreś tam mamy, to wynikają z obserwacji e, na przykład kilkuset pacjentów, bo każdy ma swoje obserwacje, mm. dorzuci, mówisz kurde, rzeczywiście nie bram tego podwagę. i mówisz, wow, rzeczywiście game changer tak. i wiesz, i zmienia się w ogóle całe e, myślenie o pracy e, z pacjentem. Często jest tak, że nawet nie znasz możliwości, co może sprawdzić, co na co wpływa. I ty te możliwości obserwujesz, na przykład nie masz tego pacjenta, on nie, do tej pory pacjent nie miał takich fajnych odpowiedzi, można tym pacjentem potestować i tak dalej, więc okazuje się, że po prostu gdzieś tam to e, swój tok rozmowania rozmyślasz. Wiadomo też, czytasz jakieś różne fajne rzeczy mm -hmm. i pokazuję. Tak, to wow. mi to na przykład bardzo dużo daje serio, że y, teraz jak sobie analizuję różne badania, no to po prostu po nich widzę pewnego rodzaju zależności mm -hmm. y, i po prostu później je ja sobie w gabinecie testuję. Tak. I, I dzięki temu mogę po prostu to. To sprawdzi się, No więc wiadomo, że z biegiem lat będzie tego więcej. Tak, więc my się z różnej koncepcji, ale dlatego, że też śmiejemy się ze swojej. Dzięki temu nam to daje pewne uprawnienia. Do śmiania się ze wszystkiego. Tak, po prostu To, mamy dystans, to no są neurofryki, tak? To są neurofryki. To są jest to, to, co obowiązuje, no nie? Po prostu tak. To dokładnie. A jesteśmy frikami, po prostu jak powiedzieć, co wy kłopoty podujecie? My to są neurofryki, no nie? Mamy tak. takie prawo. No Więc. E Kolejna opcja, ja może bo tak, z FM, jeśli chodzi o FM, to ja na przykład najmniej z tego wszystkiego się na niej znam. Więc wiem tyle, co z teorii i wiem tyle, co niestety z roli pacjenta, gdyż jest ona bardzo nieprzyjemna, ta metoda, a miała możliwość na sobie troszeczkę Miałeś, potestować. Ja też Prawie się popakałem, no nie? A nawet no, to, nie to, popłakałem. To były ciężkie minuty w moim życiu. Tak, tak. Na szczęście ona też jest o tyle dobrze lokalna, że tam dużo się aż tak nie pracuje. Więc dużo rozmawiania, dużo obserwowania. To jest bardzo fajne. Dość skomplikowany protokół. Tak, zastanawiałem e... się, czy będę mógł po tym chodzić. Ukurę. Dość skomplikowany Umiem protokół. Takie Ale wiesz co? Też na, inna sprawa. Powiedzmy, na grupie że... w goleniowej to, to było piekło. Tak. ja e, e, o, o, oczywiście... Normalna obserwacja, jak w każdej metodzie. Hmm. Jak pracujesz z ludźmi, którzy mają dużo doświadczenia i na przykład są instruktorami albo po prostu mają wypracowanych kilkaset, kilka tysięcy pacjentów, to się okazuje, że to się da zrobić lekko. No to. W miarę. A jak zaczynamy z osobami, po prostu, które wiesz, skończyły kurs rok temu, dwa, trzy, to się okazuje, że to, to musi boleć, no nie? To, to bo nie, bo to jest tam. jest. Podwyższony sygnał, to po prostu boli. No nie i po prostu wtedy płaczesz. A to się okazuje, że tak. ktoś ci robi punkty. I okazuje się, że tam nie tego kciuka na siłę. No nie? Tak, jesteśmy też my się nadal przyzwyczajeni. Do tego, że, że tak bardzo myślimy o strukturze. Jakbyśmy mhm. chcieli ją zmienić? nie? Też tutaj nie wiem, czy się dużo osób pod tym podpisze. Przynajmniej gdzieś tam, tam moja droga na początku przez technika masażu, gdzieś tam ten, ten licencjat. Kiedy uczymy się o, o narządzie ruchu, no to wydaje nam się bardzo mocno, że my wpływamy faktycznie na, na mięśnie, na kości, na więzadło, więc mamy takie od razu nam się tworzy fałszywe wyobrażenie o tym, że no ale żeby to zmienić, to potrzeba jest dużo siły. Przecież to jest twarde. Mhm. Nie? No i dopiero gdzieś tam z czasem przychodzi ta refleksja, że ej, to w ogóle to nie o to chodzi. Tak, a kurde, jest. Ja na przykład wydaje mi się że z roku na rok zauważam, że tej mocy. Wiadomo, że takie sytuacje, że wypadałoby tam troszeczkę wiesz, bo tak, pracuje bo to, się to zależy, głęboko, na przykład. Ale tak, zależy, tak? co, mamy, co mamy na celu. nie? Ja tak, tak. staram się w gabinecie pracować. Yy, za każdym razem pacjentom to tłumaczę, że to nie powinno boleć. Że może to być dyskomfort, bo wiadomo, że to nie, nie przyszliśmy dla zabawy I, i czasami tak jest. Może coś zabolać w trakcie badania, bo mogę coś takiego zrobić, czego, co nawet nie wiem, że pacjenta zaboli. Mhm. Nie? Zwłaszcza jak po prostu no, przychodzi z jakimś problemem bólowym no i test, który zrobię, po prostu ten ból sprowokuje, ale później staram się pracować no, tak maksymalnie do tej bariery, która jest dla pacjenta dyskomfortem. Niestety zdarzają się sytuacje. Że w jakimś miejscu trzeba popracować na tyle intensywnie, no, że nie jest to miłe. Tak. No Może i tak się staram zdarzyć. Staram się tego unikać, i wtedy po prostu pacjentom mówię, że. Ale to też jest tak zwane, też Mogę obiecać, że będzie krótko. Nie zawsze tak jest, że po prostu to jest, wiesz, płacz, zgrzyżowanie zębów, pacjent Nie, proces, nie, nie. To po prostu jest znaczne przekroczenie dyskomfortu, ale tak. jest to w takich granicach typu. E, Raczej pacjent nie pozwiecie do samochodu. No nie, no po prostu za, za, zaciśnie zęby i tak. złapie się rękami trochę mocniej leżanki, ale nie ma żadnych jęków, krzyków, mhm. płaczu. A, absolutnie nie, to żeby to też tak nie zabrzmiało. Tak. E i e, natomiast mogę się trochę powiedzieć o, o metodzie o, dziś, jak powiedziałeś, ja wiem, skąd to było? Bo o tym wcześniej. Mhm. Maciek mówił, że wybierasz sobie taki jeden centymetr kwadratowy e, tkanki, na który pracujesz. No i tutaj było takie po prostu e, w kierunku pdt u no To jest taka mhm. dość mocno nowa metoda diagnostyczna, która jest mega spoko, ale tak. wydaje mi się, że jakby. E, tam na przykład jest bardzo mało tej zmiany środowiska. Znaczy nawet nie tylko to miałem na myśli, wiesz, okay. ja myślałem też o takich podejściach kinezjologicznych, gdzie na przykład okay. pracuje się stricte z jakimś punktem akupunkturowym. Okay. Gdzie musisz go sobie dotknąć, nie? I to jest, to jest też bardzo małe pole. Tak. Tak, no. to, to, to prawda. Rzeczywiście tak. no tak, bo jest, są też takie koncepcje, gdzie po prostu jedno miejsce. Tak, to tak, ta -da tak. Dziękuję do widzenia. No. Y tak i to, no to, to, właśnie. to jest motyw, który jest po prostu gdzieś tam powtarzalny w różnych, w różnych metodach. Tak, nie? i tam jeszcze wiesz, jakby takie tłumaczenie turystyczne, czy to właśnie w to czy w PDT że po prostu <grym> e, jak to rzeczywiście może działać, wykorzystując na przykład e, różne e, Różnego rodzaju receptory, tak? Nie, różnego rodzaju chodziło mi bardziej, wiesz, o jakby takie tłumaczenie się fizjologią. Okay. Że tak jak na przykład w pdt że mamy po prostu informację dość jasną, że pracujemy na sparowanych polach receptorowych, które stymulujemy tak i tak inaczej i się okazuje, że. No, ja wiem. No, jakby najnowsza wiedza pokazuje, że nie ma aż tak dużego to znaczenia, gdyż receptory są po prostu. To są multimodalne, nie? Multimodalne. To, to, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, no, jakby też chyba nie mamy jakichś potwierdzeń tego, że one w jakikolwiek sposób się parują. No jest to yy, jakiś, jakiś model myślenia. Jest to koncepcja, która rzeczywiście może się fajnie sprawdzać, ale może, nie jest. że to jest nieprawdopodobna, tylko koncepcja. Tak. Że może tak jest. Dokładnie. Ale wiemy o tym, że jak rzeczywiście w głowie mamy, że może tak jest, to tak może być. No, tak może być. <grywa> może być. No generalnie tutaj znowu, no, jakby broni się koncepcja gdzieś tam po prostu swoją skutecznością, właściwie mm -hmm. skutecznością terapeuty, którą wykonuje, bo to zazwyczaj tak jest, że to raczej terapeuta uzbrojony w jakąś wiedzę, też w analityczny umysł, no jest w stanie coś z tego wykrzesać, nie? Tak, bo wiesz co, nawet myślę teraz w kategoriach sobie, osoby, które pracują PDTR-em, to są, wiesz, osoby, które częściej znam mhm. i rzeczywiście mi się położył na stół, czymkolwiek kolegów nie pracowały, mhm. dlatego że po one myślą, łączą fakty, łączą kropki i e, wiedzą, że ok, e, kiedy, jakie metody użyć, stricte. U kogo ona się fajnie sprawdzi, u kogo wystarczy tylko terapia, a komu jeszcze dorzucić jakiś, na przykład, bodziec, dodatkowy w typu praca domowa, zmiana nawyków żywieniowych, gdzie u kogo coś zaaplikować, no nie. A niekoniecznie, że, a znam też osoby, które po prostu mają fajne narzędzia pracy, no nie choćby nawet wiesz, po, po, czy, czy po tym szkoleniach, o których mówiliśmy, czy po naszych szkoleniach, i jednocześnie wiem się na pewno nie poszło do nich. I no tak. Jakiekolwiek narzędzi by nie mieli. A im narzędzie byłoby powiedzmy mniej przyjemne typu FM albo pinopresura, to, to na, na pewno, pewno się nie, nie. położyło. Powiem powiedział, że jedynie co doświadczę to po prostu bólu i, I, I rozczarowania. I to, że po wizycie poprawi się, to tylko tego, że ten ból, który oni mi sprawili, mi zszedł. I ja już nie wiem, czy mnie bolało bardziej czy mocniej. No tak. tak, więc może być no. różnie. No, no i oczywiście wszystkie takie opcje, gdzie ja po prostu wierzę w to, że wiesz, że na przykład ktoś powiedział, że u takiego pacjenta to trzeba na przykład zawsze lokalnie popracować z tym, no nie? że o że chłopaki z Europy, mówili, że czaszka taka ważna, to będę robił, wiesz, jakby zawsze, zawsze czaszkę. A tu teraz się mówi dużo od miednicy, no to ja wszystkim wiesz, palce nie, tam, wiesz, w no nie? Nie. To, to niestety to nie, nie jest proste. No, i, i znowu tak jak patrzę na znaczy, nie, no, nie? no to gdzieś tam to, to doświadczenie robi swoje, trochę przerobienie różnych rzeczy, czasami sparzenie się na czymś kilka razy. No i po prostu gdzieś tam schowanie ego do kieszeni, to, no to, to jest też coś, co musi przyjść czasem. Może przyjść wcześniej niż później. Wiesz, co bo tego wszystkim tak, życzę. Um... Wiesz, jakby, moim zdaniem jakby jest i nie jest w miarę proste, e, bo mam takie przekminy czasami, że jakby na przykład wziąć takie osoby, wiesz, nowe, mm -hmm. że one nie mają tych złych nawyków, no nie, że... To jest e, łatwiej. Wiesz, no właśnie nie wiem, właśnie kurde nie wiem, wiesz, bo załóżmy, bierzemy sobie kogoś po studiach, albo nie, nawet nie, bierzemy sobie kogoś po prostu, kto wie, że ma, nie wiem, e, jest empatyczny, wiesz, mm -hmm. ma miły dotyk, jest po kursie masażu, wie mm -hmm. jak się obchodzi z ludźmi, no nie? Okay. I bierzesz go do, do, do siebie... I powoli wdrażasz, no nie? E, możliwości pokazujesz mu pracę z tkanką, mm -hmm. e, testy, diagnostykę, jak patrzeć na pacjenta i tak dalej. No, no. I, jest, I on już po prostu jest, jest e, niezaburdzony i po prostu ty mu teraz pokazujesz drogę, on po prostu idzie jakąś drogę, w, która ty po prostu błądziłeś, szukałeś lat kilka, kilkanaście, on po prostu wchodzi w nią i ma taki przyspieszony system pracy. Mm -hmm. I ja właśnie nie wiem, czy nie jest potrzebne okay. to, znaczy, żeby, to wiesz, żeby pobłądzić trochę. Pobłądzić, jest poszukać, potrzebne. pokombinować, sfrustrować się, popłakać mhm. trochę. Znaczy, ja myślę, że taka droga byłaby fajna przez jakiś czas, ale w pewnym momencie zawsze się zrobi tak, że no, dojdziesz do jakiejś ściany z czymś. Tak. I, I zawsze jak na taką ścianę no, ją napotykasz, no to masz wybór po prostu taki, że albo siedzisz pod tą ścianą, płaczesz i twierdzisz, że już nic z ciebie nie będzie, dupa nie terapeuta i po prostu zmieniam zawód, albo zaczynasz szukać, nie wiem, drabiny, haka, podkopać się pod ten mur. Mhm. Potrzebujesz trochę innego zestawu. Yy, no powiedzmy, jakichś narzędzi, czy narzędzi diagnostycznych, jakichś nowych metod łączenia tych kropek i tak dalej. I, i, no i właśnie stąd ta dzisiejsza rozkmina, nie? Mhm. Czy, czy to mamy patrzeć globalnie, pracować lokalnie, czy to jednak po prostu zależy od różnych czynników i, i od jakich? No do tego też gdzieś tam trzeba dojść, bo gdybyśmy... Słuchali jakby tylko i wyłącznie na ślepo tego, że jest jakaś jedna metoda, która rozwiązuje wszystkie nasze problemy, no to po prostu byśmy stanęli pod tą ścianą. No. Tak, wiesz co? Ja też pomyślałem sobie na przykład pod kątem tego, że bierzesz taką osobę i tam uczysz go po prostu idealnych rzeczy, do, ty dochodziłeś i ona po prostu jest cudowna, ale na przykład zauważyłem, że na przykład mi się dużo, na przykład lepiej pracuje i prowadzisz konia z ludźmi, którzy na przykład Pobądzili, wiele rzeczy się im nie udało, i tak dalej, tak jak mhm. tobie. Wie, wiele razy ta frustracja pojawiła się, mhm. i Ty daj pokazujesz jakieś narzędzie, i mówią: o kurde, to można tak, ale to ułatwia sprawę. To o, to ułatwia sprawę, no nie? Czyli ty pokazujesz im drogę, taki skrót, mhm. ale oni już znają inną, i oni ten skrót jakby doceniają. Oni wiedzą, kiedy z niego no skorzystać. Tak, no bo no oni nie? ten bagaż doświadczeń mają jednak dosyć duży, nie? I tak czasami yy, kiedyś chyba rozmawialiśmy na ten temat, na przykład, czy. Żałujemy czasu poświęconego na jakąś metodę, metodę pracy, którą się zajmowaliśmy. Nie? Na przykład, ja przez jakiś czas gdzieś tam mówiłem, że bardzo mocno mnie zachwyciła praca w nurcie czaszkowo-krzyżowym. Było tak? I, i na przykład, czy, czy uważam ten czas gdzieś tam zastracony, no bo teraz się jakby tym nie zajmuję? Absolutnie nie. Mimo tego, że mi to końcowo jakby nie siadło i jakby nie pracuję stricte w ten sposób. No to jednak bardzo mi to dużo dało, bo mnie trochę zmieniło jako terapeutę, trochę mnie to zmieniło w ogóle jako człowieka. Są elementy tej pracy, które do na dzisiaj trzymać są, głowy. I... Idealny w sposób. są mi potrzebne. No właśnie, widzisz, to ja na początku idąc na ten kurs myślałem, że będę cały czas trzymał no nie, głowę. Wiem. Nie, no ja są... wiem, że wiem, że wiesz, no bo my też jeden taki kurs robiliśmy razem, nie? Tak, 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 tak. Więc, tak. Y, więc jakby koniec, końców bardzo mocno mnie to y, gdzieś tam otworzyło i, i myślę, że to było fajne doświadczenie i ten rok przepracowany ponad rok w taki sposób. Bardzo dużo mi dał. Mhm. I po prostu, gdybym tego nie zrobił, to byłbym uboższy naprawdę o kawał, kawał wiedzy, nie? Tak. I, I kawał doświadczeń, więc, jakby takie błądzenie jest w sumie fajne, no bo pozwala nam też koniec końców odkryć taką ścieżkę. Mhm. E, dokładnie jest. Więc, więc. O, to też jest dobra sytuacja, bo ja na przykład tak widzę u nas na, na szkoleniach często osoby, które się taki, jakąś dziko presję na sobie narzucają. Wiesz mm -hmm. co chodzi, że kurde. Ja, ja to bym chciał... Już, a, dzisiaj, wiesz co, myślałem sobie, jeszcze, ja tak może przeskoczę inny temat, o e, osoby, które sobie wiesz, wiesz mają już naprawdę fajną wiedzę, wiedzą jak globalnie spojrzeć na pacjenta, wiedzą lokalnie pracować, e, ale na przykład e, chodzą na studia. Mm -hmm. W ogóle jakby ja im współczuję. <noise> Wiesz, co chodzi no po ja prostu. Wiem. Jak ja chcę na studiach. I na przykład chodzi ze swoimi tam kolegami, studentami, gdzie tam połowa po prostu jakby też nie wiadomo, po co tam jest. A jeszcze wtedy już było mi ciężko czasami. A teraz. Katastrofa. No, jakby na wszystko tak. jest, na wszystko jest, na wszystko jest czas. Eee, no ja pamiętam, i... że kawał Studiów mi upłynął właśnie na tym, że tutaj był jakiś wykład, a ja miałem swoją książkę. Mhm. I, I po prostu z niej się gdzieś tam uczyłem, żeby, żeby ten czas jakoś spożytkować, no bo też nie chciałem po prostu robić kroku do tyłu, nie. Tak. Mam wrażenie, że takim gdzieś tam największym zapychaczem tego czasu były studia magisterskie, bo one po prostu wielokrotnie przedmioty na nich były po prostu powtórką tego samego, co było mhm. na licencjacie. Nie? Więc jeśli tam się ktoś do tego przyłożył, to ma później takie. what? Przecież to jest nawet ta sama prezentacja. <laughs> Dokładnie tak nie? było. Więc, więc trzeba było sobie jakoś ten czas zapełnić. W ogóle, w świętych jak mówisz o, o wiesz, jakby rozmowach o studiach, to się okazuje, że gdziekolwiek byś nie studiował, to ludzie by było kurde. Czujesz, jakbyś mówił o moich studiach, no nie? Okej. Okay. Znaczy, mi się tak długo wydawało, ale się później okazuje, że koniec tak końców. No właśnie, że nie. Nie? Nie, że są osoby, które były bardzo mocno zadowolone A, ze ale swoich studiów. Wiesz, jest ich. Jest ich stosunkowo nie, mało. Przynajmniej tak. znowu patrząc z perspektywy tych osób, z którymi my rozmawiamy. A może my nie wykreśliliśmy swoich studiów? nie wiem. Może wiesz, to bardziej mental, może one są zawsze takie same, ale w zależności od kiedy tam masz nastawienie, oczekiwania i jak się do nich przygotowujesz, to, to wynosisz więcej bądź mniej. No, na, na pewno dałoby się z nich wyciągnąć więcej. Mi się e, nie chciało na pewno z uczyć, ale też tak. dlatego, że nie było to interesujące pod tym kątem, że czasami ja potrzebuję takiej... E, uh -huh. Jakby moje studia wyglądały tak, jak na przykład prowadzimy czasami szkolenia, że to jest po prostu pokazywanie na przykładach to to w ogóle inaczej wyglądało, no nie? Bo często jest tak, że tak słucham teorii, i na przykład wtedy jeszcze masz mało doświadczenia, i za bardzo. Może to jest ciekawe, ale ja nie mam Ale co nawet nie wiesz, coś. właśnie, no właśnie, zupełnie no Mim nie, nie? nie wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, no teraz koniec końców i yy, tak nie ma jakby czego żałować. No, no bo zrobiliśmy, jak zrobiliśmy, A więc, więc tak, podjęliśmy tak. najlepszą tak, tak, tak. możliwą decyzję w oparciu o dane, jakie wtedy po prostu mieliśmy, nie? Tak. <laughs> więc yy, fakt, że do dzisiaj. Yy, pomimo tych studiów, pracujemy, yy, jesteśmy zadowoleni z efektów, jakie dziś tam nie mamy i cały czas super, no się nie? tym jaramy i tak dalej, więc no, chyba no dobre nam to wyszło. Nie? Tak, ale wiesz, no, że tak, mówimy ja teraz na przykład neurologię jeszcze raz i posłuchał sobie takich wykładów, które były jedne lepsze, drugie gorsze, i jednocześnie wiedział, jak wykorzystać te różnego rodzaju stymulacje, mm -hmm. no to ja mówił, ej, rzeczywiście, ale Spoko, fajne. Nie? Czy to dlatego moja terapia działa? O, a tego nie robię, no nie? No to może tak. bym na przykład wykorzystał sobie. Ja na pewno też dużo lepiej wykorzystałbym zajęcia na bloku operacyjnym, gdzie strasznie mnie one jarały, ale zupełnie nie miałem zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Na co patrzeć dopiero później, wiesz, jak się okazuje, że ktoś robi podobną e, anatomię jak wtedy, bo wiesz, dalej preparaty mm. i tak dalej, to odkrywasz wiesz, ogólnie wow, no nie tak, Jakby, tak, tak. Bo mniej więcej już tym pracowałeś i wiesz, aha, to dlatego często tu jest taka densyfikacja, a mm. tak to wygląda, to mam taka tak bok, ok, głęboko, tak, 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 okej, wszystko, tak, tak. wszystko gra. Dobra, i wiesz jak patrzę sobie, że nawet, te, o które my wypunktowaliśmy tutaj te kilka metod, i tak sobie teraz zastanawiam się, to dużo więcej jest takich metod, gdzie koncentracja jest na pracy lokalnej i ma się odnieść tutaj taki mm -hmm. dla dobra ogółu mm -hmm. niż taka ogólna praca. Jak myślę o ogólnej pracy, to na przykład myślę o różne opcje pracy, anatomii trends, integracja strukturalna, rolfing, gdzie jest fajne to. Natomiast rzeczywiście jest to raczej globalne, bo na jednej wizycie robisz często kawał ciała, aczkolwiek w sumie też się koncentrujesz na miejscach, które są bardziej problematyczne, bardziej funkcyjne. Więc tak, ona jest taka 50-50. Trochę lokalnie, trochę globalnie. No tak, to no to znowu zależy, zależy troszeczkę od sytuacji i od tego, jak pracuje dana osoba. No w masażu tkanek głębokich też tak jest, nie? Tak że raczej te narzędzia są takie duże, nie punktowe. To czego na pewno zazdroszę osobom, które pracują integracją strukturalną, to, że teoretycznie e, jaki ten plan by nie był, to często on jest dobry i jest rozpisany ten pacjent na i wizyt kilka i wiadomo, co będziemy robić. Mhm. To jest spoko. Tak. Aczkol... To jest spoko. Ty chyba przeszedłeś całą integrację strukturalną, tak? Tak, 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 całą. tak, e, tak. Więc to było zaskoczenie. Teraz jak sobie myślałem, że. Ze swoich odczuć wiem, że na przykład, kilka wzdyków było takich konkret. Mm -hmm. Mówię, okej, okay, one mm -hmm. dały mi, wydaje mi się, sporo. Tak. A kilka było takich, eee, tak, bo one spoko, też, no, jakby nie, nie, nie zawsze, no, ja, ja mam takie samo odczucie, ja jeszcze nie skończyłem wszystkich. Mm -hmm. Bo tutaj akurat mam przyjemność u, u, u Michała, Michała też tak, korzystać mm -hmm. z, z takich sesji, gdzieś tam jesteśmy mniej więcej w połowie jakby nie ze wszystkim z założenia masz problem jakiś, nie? Tak, więc nie wszystko da się poprawić w taki bardzo mocno odczuwalny sposób. I, I też ja na przykład po sobie poczułem po niektórych... Znaczy po niektórych sesjach chyba nie czułem jakby specjalnie nic. Może w trakcie. W trakcie mm -hmm. na przykład, bo to często jest tak, że coś tam sobie pracujemy, Michał mój dobra, tam wstań, przejdzie kawałek. No i na przykład tutaj czułem, że, że coś w tym ciele się fajnie zmieniło, ale na przykład ten efekt nie był jakiś tam specjalnie później odczuwalny w, mm -hmm. w, w życiu. No ale były takie sesje, gdzie na przykład wydawało mi się nawet na sesji, że nie, niespecjalnie dużo jakoś to odczułem, a później na przykład bardzo widziałem to mocno na, na treningach, mm -hmm. że po prostu okay. idę i po prostu lastwo się podnosi że samo, bo czułem w końcu, że jestem w stanie tak mm. zaaktywować tylną taśmę, że po prostu niesamowite. Moim zdaniem najlepsze przed tobą jeszcze, wiesz? Nie wiadomo. I dalej wraz jest tylko tam jest konkret, Konkretniej. Już, już więc się cieszę. To jest. Znaczy, jak na przykład nie wiecie o co chodzi z integracją to na moim kanale Patryk Sobotka tam jest taka rozmowa z Michałem, który mm -hmm. u nas też jakby wchodzi w temat i, i pomaga nam w kursie masażu tkanego mokich, ale mm -hmm. też będzie prowadził taki kurs rozwijający pod kątem właśnie integracji. Warsztaty prowadzi z klatki piersiowej, więc zerknijcie sobie, bo to może być fajne dla, dla wielu z Was. Dobra, więc. Myślę, że możemy kończyć. Eee, powiedzmy wam, e, jak to wygląda u nas. E, byłoby super. Gdybyście powiedzieli nam e, w komentarzach, jak to jest u was, tak? Czy ta myśl, która brzmi, myśl, która brzmi, myśl globalnie, pracy lokalnie, ona się sprawdza właśnie na gabinecie. Jeżeli tak, e, to w jakich sytuacjach? A jeżeli nie, to, to, to dlaczego? I, I fajnie byłoby taką rozkminę od was tutaj e, dostać. Natomiast mamy jeszcze. Jak się zawsze mówi na końcu, że mamy dla was trzeba coś zrobić po podcaście. To jest call to action. Call to action. Tak, tak. mamy do was taką prośbę. Znaczy prośbę, taką, taką propozycję, no bo yy, to chodzi ci też o następny odcinek, tak? Bo, tak za dwa tygodnie, czyli tak. za dwa tygodnie w środę mamy temat dotyczący pewności siebie. W gabinecie, w, w, w gabinecie, tak, stricte, hmm. stricte w gabinecie. Także właśnie chcielibyśmy was poprosić o to, żebyście napisali nam Maila. Yy, maila. Z jakimiś takimi, może swoimi przemyśleniami, może jakimiś swoimi obawami. Czy, czy to też jest Wasz problem? Czy na przykład macie jakieś obawy przed jakąś pracą z pacjentem, może w jakichś konkretnych sytuacjach, może na początku Waszej praktyki, teraz, może też z perspektywy czasu, bo może też już jakiś czas praktykujesz. Um, i, i, I masz ochotę się z nami podzielić gdzieś tam swoją historią, to oczywiście na e, naszego maila Kontakt Małpa e, Projekt ma. Oh, wow! oh, neuroprojekt, sorry, stare tak, przyzwyczajenie. Ja Więc kontakt i... neuroprojekt.pl tak. Możecie wysłać tam taką wiadomość. My też jeszcze tego maila wrzucimy w stopkę pod, Ta, jest. E, pod tym odcinkiem. No, i jakbyście się podzielili taką historią, no to my byśmy się też z nią z kolei podzielili z resztą. Oczywiście anonimowo. Mhm. Nie będziemy to nikogo z imienia i nazwiska tak. wskazywać. To może być też fajne, bo my często mówimy o swoich doświadczeniach, ale bardzo chętnie też czytamy wasze. Mhm. I, I myślę, że takie historie mogą być niesamowicie pomocne dla innych terapeutów, którzy z, zaskakująco często mają podobne rozterki. Tak. No. Właśnie, bo my ten temat poruszamy nie tak, że nam się wydaje, ale po prostu ten temat jest poruszany często w kuluarach, na szkoleniach, Dokładnie. czasami na, na jakichś grupach. Tak, mhm. że jednak ci terapeuci z jakiegoś powodu mają problemy właśnie z tą pewnością w siebie w gabinecie, z tą komunikacją i się tak zastanawiamy, skąd to może wynikać. Tak, bo oczywiście um, wydaje mi się, że ten temat już jest trochę za nami. Oczywiście też, też mieliśmy, mamy, mamy swoje przemyślenia, nie wiem czy one będą sprawdzały się, będą korelowały mocno z tym, co wy odczuwacie, ale się tak stawiamy właśnie o co z tym, z, z tym chodzi, że gdzieś tam tej pewności nam brakuje. Prawdopodobnie nie jest tak, że wiesz, jesteś ekstremalnie pewno siebie osobą poza gabinetem, a w gabinecie... Jednak nie, mhm. no bo to tutaj powinieneś czuć jak ryba w wodzie. Nawet co takie wiesz, że jesteś osobą mało pewną, a chciałbyś kogoś poznać, no nie? Mhm. To e, szukasz tych kontaktów w środowisku, w którym czujesz się pewnie. Mhm. Przykładowo, jeżeli zbliża się zima i się okazuje, że super gdzieś na łyżwach, no nie? No to jakby... Spotkanie kogoś, znajomość na dowisku jest dobrym, bo tam wiesz, zawsze możesz troszeczkę. To środowisko ci pomaga, no nie? Tak. Tam, tam jesteś jak... rekinem. Tam jest rekinem, dokładnie. A poza kiemsko sobie radzisz, poza zbiornikiem. No tak. Także Więc... jak jesteś rekinem na pustyni, to nic z tego, nie? Dokładnie. Więc zastanawiam się skąd to wynika. Czy z gorszego przygotowania na studiach, czy jakiejś wiedzy, że nikt nas nie uczy, jak się z pacjentem komunikować, Może. bo. Wiesz, założenia są takie, że my powinniśmy pracować w zespole interdyscyplinarnym w szpitalu i tak dalej i tak dalej studia, a prawda jest taka, że lądujemy będąc żaglem, żaglem, starym okrętem w swoim gabinecie i może tutaj. A może coś innego, więc będziemy mieli też gości. Może jakieś takie nawet bardzo osobiste gdzieś tam doświadczenia z przeszłości, może może obawy jakieś o przyszłość z kolei. No nie wiadomo, więc także my, poruszy... my się chętnie dowiemy. Tak, my będziemy bardzo tutaj myślę poruszyć takie kwestie osobiste za dwa tygodnie ze swymi gośćmi i będzie nas czwóreczka tutaj, mm -hmm. więc też możesz wrzucić coś od siebie osobistego. Imię, nazwisko tu się nie pojawi, to przeczytam tylko ja i Maciek, także bądźcie spokojni i tyle. Kontakt. .neuroperk.pl, powtórzę to jeszcze raz. Jeśli ja tak stawiam, że wiesz, jakby u nas ostatnio było tyle zmian, że rzeczywiście czasami potrafimy się sami zgubić w tym gąszczu i powiedzieć nieraz kurs tenem, którego już nie ma, nie istnieje, tak, napisz na projekt masaż, który nie istnieje. Tak, A, po prostu gabinety się jeszcze nazywają Projekt jeżeli, masaż I ja jeżeli, tam dzisiaj byłem. Tak, Wczoraj tak. Wczoraj. Jeżeli. Ale no. wiesz, to jest sytuacja taka, jeżeli my się w tym gubimy, no. będąc właścicielami no. i to ludzie. Tak, to, to wy też się możecie gubić. Ale no. my wam wybaczamy, jak powiecie, wiecie, jak. Chłopaki z projekt masaż. To nic się nie stanie. Nikt już tak nie mówi. Trochę was skory... Nie, nie było tak ostatnio, nie? No. Po prostu kiedyś byliśmy chłopakami z projekt masaż, to jesteśmy po prostu chłopakami. Zrobimy kurs chłopaków. Tu jest strona. neuroprojekt.pl Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Zobaczymy się w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło i hej. No cześć.